Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku InfoSimsów, a w tym odcinku oczywiście kontynuujemy przegląd najnowszego dodatku The Sims 4 Spotkajmy się. I oczywiście w tym odcinku zajmiemy się przeglądem tej cudnej okolicy, jaką jest Windenburg, którą już możecie tutaj na ekranie widzieć. I w ramach jeszcze formalności powiem, że ostatni odcinek poświęcony przeglądowi tego dodatku, którym się zajmę klubami, powinien pojawić się w piątek. To jest informacja oczywiście dla wszystkich tych, którzy oczywiście na bieżąco oglądają moje odcinki w dni, które tak naprawdę wychodzą, a więc tak naprawdę po dwóch dniach, bo dzisiaj jest środa, po dwóch dniach będzie kolejny odcinek z InfoSims. A więc już, jak możecie widzieć, zauważyć, mamy dwie okolice takie dwie okolice bardziej w starym stylu oraz dwie okolice w nowszym stylu. W sumie cztery okolice i nowość, parcela 64x64. Nie widzicie, ale to jest parcela taka na 64x64 i to też jest parcela 64x64. To są bardzo duże parcele, a więc są takie nowe parcele. I oczywiście my rozpoczniemy, przez to, że jest noc, rozpoczniemy od wizyty w klubie nocnym. A więc do klubu nocnego najpierw sobie polecimy. No dobrze, a więc jesteśmy tak naprawdę w jednym z moich ulubionych, ja sobie zastopuję grę, w moim ulubionym otoczeniu, a więc ulubionej tak naprawdę dzielnicy Windenburga. Po prostu cudna okolica, naprawdę bardzo ładna. To jest taka ja ją będę nazywała na potrzeby tego odcinka nowoczesną dzielnicą. Piękna, nowoczesna dzielnica. Zobaczcie, jak tu jest ładnie. Tu jest po prostu ślicznie. Ta fontanna, super, woda tutaj podświetlana, wszystko. W każdym zakątku tego miejsca są sztalugi. Wszędzie. Wszędzie, gdzie spojrzymy w tym otoczeniu, są sztalugi. W tej dzielnicy wszędzie są sztalugi. Ta też, zobaczcie, cudna statua, nie, rzeźba, o tak powiem. I tu znowu kolejna sztaluga, to po prostu jest cudne. Te drzewka, są wszędzie te drzewka, które pokazywałam też w poprzednim odcinku. Windenburg jest po prostu cudowny. Ja ten dodatek kocham za Windenburg i w szczególności za tę dzielnicę. W tym odcinku też właśnie powiem Wam, za co kocham ten dodatek, gdyż nie kocham go za kluby, absolutnie nie kocham go za kluby, chociaż kluby są fajne, dosyć fajne, opowiem tak, dosyć fajne. Ale ten dodatek to coś więcej niż tylko kluby, które tak były bardzo rozpowszechniane, o których się tak wiele mówiło przy promocji tego dodatku. Właśnie mówiło się o klubach, a wiele więcej powinno się mówić o Windenburgu, gdyż on jest cudny, śliczny, wspaniały. Po prostu to świeci wspaniale. W ciągu dnia też wygląda to cudnie, przepięknie. Tu zobaczcie, na każdym rogu jest jakaś rzeźba. Jest coś pięknego, to po prostu jak się rusza, zobaczcie, to wygląda jeszcze ładniej. To jest po prostu cudne. Tu jest kawiarnia, która też jest cudna, do której też Was zabiorę. Też powiem Wam szczerze, że nie będę Wam pokazywała wszystkich parcel na każdym z otoczeń, bo ten odcinek by wyszedł za długi. Pokażę Wam tylko po kilka parcel. Zobaczcie, tu znowu sztaluga, to co mówię. To otoczenie troszeczkę przypomina mi tak naprawdę, o tu kolejna rzeźba, trochę przypomina mi Niemcy. Troszeczkę takie nowoczesne części Niemiec, takie nad morzem bardziej. I w szczególności takie jedno miasteczko, które właśnie jest niedaleko Świnoujścia, więc z którego można przejść z Świnoujścia właśnie do takiego miasteczka. Nie pamiętam, jak się ono nazywa właśnie w Niemczech. Nie wiem, czy Wam też się to kojarzy. W ogóle piszcie w komentarzach, z czym Wam się kojarzy dana dzielnica. Gdyż w ogóle to jest otoczenie, to w ogóle Windenburg, ten świat jest inspirowany Europą, a więc miejscami, w których my żyjemy. A więc napiszcie, może właśnie też zwiedzacie Europę, byliście już w wielu miejscach w Europie, a więc piszcie, z jakimi państwami, które może zwiedzaliście, a może tylko widzieliście na filmach, z jakimi miejscami Wam się kojarzy dana okolica. I mnie się tak okolica, w każdą okolicę będę mówiła, z czym mnie się kojarzy, jeśli mi się z czymś kojarzy. I ta mi się naprawdę kojarzy z
No z Niemcami, z takimi nowoczesnymi Niemcami. Taką nowoczesnym Niemcami. Ale dobrze. Widzimy tutaj już klub nocny, jeden z moich ulubionych klubów nocnych. Zobaczcie to, ta budka. Zobaczcie, jakie to są śmieszne wzorki wyskakują. Chodź tutaj sobie potańcz. Ty jesteś, masz na imię Dominika. O, Dominika, chodź potańcz. Chodź tutaj, zobaczycie, jak się tańczy. Zdobywanie w ogóle umiejętności tanecznych. Widzimy, że tu klub, jak on się po polsku nazywa, mistrzowie konsolety mają swoje spotkanie. Już widać, o, Dominika zdobyła umiejętności taneczne, sobie teraz będzie tańczyć. Ciekawe, czy ją też porwie w rytm muzyki ten DJ. Ona tutaj niedługo zabawi, gdyż musimy się zbierać już do kolejnego za chwilę. Do kolejnego miejsca, ale widzicie, tu wszędzie są te sztalugi, wszędzie, po prostu wszędzie. Zobaczmy, na drugim piętrze są oczywiście toalety i są też kanapy, żeby sobie usiąść, posiedzieć, można sobie posiedzieć na tarasie. Jest po prostu pięknie. Tu jest po prostu tu, nie muszę powiedzieć. O, jeszcze jest na dół, to jest prywatny pokój chyba dla mistrzów konsolet. Tak mi się wydaje. Albo tak, tak mi się wydaje, tak chyba jest. Prywatne miejsce do ich, żeby mogli sobie tutaj siedzieć, nawet jest ta, widzicie, szafa wnękowa. Pięknie, 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 pięknie tu jest. Po prostu pięknie tu jest. Cudnie. Ja muszę wam powiedzieć, że tu jest cudnie. Zobaczcie, ile tu osób jest, ile, zobacz. Ta osoba została już porwana przez DJ-a. Taki ludzik nad jego głową oznaczał, że został porwany przez DJ-a, więc dobry DJ może porywać tłumy. Zobaczcie, wiwatujący. O, widzicie? Porwał tłum, zobaczcie, ile ludzi porwał. Naszej Dominiki nie porwał, ale tutaj widzicie cały tłum. Ludzie machają telefonami. Wspaniała impreza. Wspaniale można się bawić, przyjść. I oczywiście teraz wam nie zaprezentuję tańca grupowego, ale oczywiście taniec grupowy, oczywiście to jest to, co można robić. Po prostu pięknie. Zobaczcie te animacje. Teraz tu są ludzie tańczący, ale no po prostu, o, teraz klamboby są. Po prostu cudne animacje tego wszystkiego. Tego jest naprawdę tutaj mnóstwo. O, tutaj jest nawet bar, do którego możemy sobie podejść. Fajna lokalizacja, fajna miejscówka, dosyć fajna. Ale teraz szybko się zmienimy tę miejscówkę na coś innego. O, i może od razu wam pokażę, jak jesteśmy tutaj już w tym otoczeniu, to zostaniemy w tym otoczeniu i pokażę wam basen. Jedyny basen w Windenburgu, a więc warto go zobaczyć na pewno. I pojedziemy tam sami. No dobrze, jesteśmy na basenie. Od razu na wstępie odcinka wam mówię, że ten odcinek może wyjść przydługawy. Bo pokazywanie różnych parcel może wyjść przydługawe. Dobra, skoczmy sobie. Skocz do basenu, nie? O, właśnie, skocz do basenu i może przewrót w tył. Przewrót w tył sobie, skocz do basenu. Zobaczcie, są te nowe tutaj te krzesła, o których mówiłam, są nowe kanapy tutaj. One się świetnie, jak widzicie tutaj też kolejny zestaw, świetnie się sprawdzają na zewnątrz. I właśnie pięknie wyglądają. W szczególności są fajne dla tych ludzi, którzy tak jak ja, nie mają perfekcyjnego patia, gdyż mogą zastąpić właśnie taki zestaw na zewnątrz. I zobaczmy, jak skacze. I siup! O, jest, ładnie, 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 jest, piękne, piękne, sobie popływaj, może pływać nago, to też jest opcja, ale ona nie zna tego pana, więc lepiej nie pływajmy nago, o, i tutaj jest, ona należy do klubu Ideały, do klubu, do którego chyba się dostała ostatnio Agata, i kluby Ideały, to jest ich miejscówka, to jest miejscówka klubu Ideałów, i oni też mają tutaj swoją miejscówkę, widzicie te drzwi? Kluby Ideały. To jest miejscówka tylko dla ideałów. Tutaj są specjalne drzwi dla nich i tutaj sobie mogą siedzieć. I to jest ich miejscówka. Jak dobrze pamiętam, to tak, jest też tutaj zejście na dół. A na dole oczywiście łazienki. Tak, łazieneczki. No i zobaczcie, o, tutaj skoczył na bombę. Jeffrey bodajże. Tak, Jeffrey Langrap. I tutaj sobie można pływać. Fajna też miejscówka dosyć. Pierwsza w ogóle taka poświęcona tylko basenom, zbudowana od razu w grze. Oczywiście jak ktoś chce jakiś basen mieć gdzieś, to oczywiście pewnie już jest mnóstwo w galerii takich tego typu parcel. I oczywiście tutaj widzicie na dnie tego basenu, widzicie też te różne tory, tak? To są te znaczniki, które też pokazywałam wam w poprzednim odcinku.
Więc specjalne obiekty to są. To nie są płytki, tylko to są obiekty, tak samo jak ta wieża. No dobrze, to zmieniamy miejscówkę Agatą, czy Dominikom, sorry. Jak tu jesteśmy, skoro to jest moja ulubiona dzielnica, to pokażę Wam kawiarnię. A więc nowy, całkiem nowy typ, tak jak kluby nocne, całkiem nowy typ parcel, kawiarnia, tylko dostępne w tym dodatku. A więc jedziemy tam same. Ojeju, Dominika, dlaczego ty się nie przebrałaś? Dzienny, proszę, zmiejscuj. O, i tak od razu lepiej. Do kawiarni przecież nie będziemy wchodzić tak ubrane. A więc kawiarnia. Fajne miejsce dla tych, którzy uwielbiają kawę, gdyż tutaj można sobie zamówić albo jedzenie na miejscu, albo na wynos. To jest dobre, można na wynos zamówić. I macie tutaj cztery rodzaje jedzenia. Oraz można zamówić napój również na miejscu albo na wynos. My zamówimy coś na miejscu. I wyświetla się coś takiego. Różne rodzaje kawy. Naprawdę bardzo różne. Ja może cappuccino. Spróbuj się napić cappuccino. Spróbujemy. Fajna też miejscówka. Fajnie można tutaj posiedzieć, poczytać książkę. Fajnie się można tutaj spotykać z ludźmi. Tu oczywiście też jest łazienka. I tu nie wiem, czy też nie jest. Nie, tu nie są specjalne drzwi, tu są normalne drzwi, a tu, więc jest tu również biuro. Więc tak wygląda też ta miejscówka z zewnątrz. To jest takie okienko. Fajna miejscówka. Fajna, naprawdę fajna miejscówka. Oczywiście też zobaczycie teraz, jak Dominika odbiera swoją kawę. A więc oczywiście zaparzacz do kawy. Również możecie po taki zaparzacz, który robi inne kawy, postawić w swoim domu, oczywiście. I też to będzie fajnie działało, będziecie mogli sobie też właśnie te kawy fajne parzyć. O, i proszę, jest. To jest? Nie, to jest ekspresowe espresso. To jest jego. A my chciałyśmy. Nie chciałyśmy tego. My nie zapłaciłyśmy za to. Co tu się dzieje? Za każdym razem, właśnie gdy moja Simka coś zamawia, to nie dostaje tego, co chciała. Zamów napój na miejscu i miało być cappuccino. Za każdym razem, gdy zamawia cappuccino, ona go nie dostaje. Ja nie zamówiłam tego ciasta. Żadnej bułeczki nie zamawiałam. Ona chce cappuccino. No właśnie. Zawsze tak jakoś dziwnie dla mnie działa. O, jakie fajne. No dobra, ale chcę cappuccino. A nie chciałam tego ciastka, ja chciałam cappuccino i chcę dostać cappuccino. Zobaczymy, czy dostanie cappuccino. Może za szybko trochę nie dałam też tej interakcji, może powinnam była poczekać też, aż on tutaj stanie za. Może to też to spowodowało. Jest cappuccino? Staniemy cappuccino, panie barista? Zobaczmy. Cappuccino jest, jest. Zwycięstwo, jest cappuccino. Teraz ona sobie tutaj usiądzie, widzicie? I sobie popije cappuccino. A tutaj obok niej siedzi osoba. O, ona już go dobrze zna dosyć. Proszę. To poplotkujcie sobie. On jest też członkiem dwóch klubów. A o klubach to kiedy indziej, oczywiście. Oczywiście, kiedy indziej. No, a więc cappuccino sobie pijemy. Ale oczywiście, po co ty wstawałaś? Po co on wstaje? Ja tego nie wiem. O, oczywiście, wraz z nowym dodatkiem, to się z nową aktualizacją, przepraszam, się zawsze witają przed rozpoczęciem rozmowy. Coś takiego. Widzicie, fajna miejscówka, aby sobie posiedzieć, poczytać książkę, popić kawę, zjeść coś i porozmawiać z różnymi ludźmi. A więc widzicie, coś takiego fajnego sobie można tutaj też porobić. A my idziemy w dalsze poszukiwania, w dalsze zwiedzanie. No dobrze, co jeszcze moglibyśmy zwiedzić notą? Oczywiście, to może przejdziemy tutaj. Tutaj jest tak naprawdę, są tylko parcele tak naprawdę mieszkalne i plus klify. A więc oczywiście, tutaj zabiorę Was i za chwilę pokażę też, jak się. Skąd się można przedostać? Oprócz, bo na klify można się przedostać w dwa sposoby tutaj. Albo właśnie poprzez teraz wybranie mapki i polecenie tam, ale też jest sekretne przejście. Tak samo można zrobić z posiadłością Wądacz oraz z prastarymi ruinami. A więc tam można się przedostać albo właśnie poprzez tutaj kliknięcie i polecenie tam, albo przez przejście. A więc ja pokażę Wam tę drugą opcję.
No dobrze, a więc jesteśmy na dzielnicy wyspowej, o, bo ta dzielnica się cała składa na wyspie, więc tak ją będę nazywała, dzielnica wyspowa. Taka trochę dzielnica nowoczesna, z nowoczesnymi mieszkaniami, właśnie z takimi cały czas gdzieś pomostami, na które nie można wchodzić, ale sobie tak są. Tutaj też jest gdzieś miejsce na łowienie rybek, zawsze przy pomoście jest. Tutaj jest też ognisko, które sobie można zrobić. O, i zobaczcie, takie nowoczesne, nowoczesna dzielnica wyspiarska. O, tutaj jest ta wielka 64x64 parcela. Ogromna, widzicie, jak na jakichś wzgórzach. Z tą dzielnicą mam największy problem, żeby określić, skąd ona mogłaby pochodzić? Z jakiego kraju mogła, na jakim kraju mogłaby być wzorowana? Z tym mam właśnie największy kłopot. Nie wiem, czy to jest coś a la bardziej Skandynawia miała być, ale tak mi się wydaje, bo raczej to jako coś a la morze, basen Morza Śródziemnego, to raczej nie. Wydaje mi się, że może z jakichś krajów skandynawskich to było brane, ale pewności nie mam. Więc piszcie mi, bo może ja też niewiele znam się na tym, ale no, piszcie mi, naprawdę piszcie mi, bo naprawdę nie wiem. I co chciałam wam pokazać, tu, o czym mówiłam, przy każdym krzaku jest znak. A więc krzak, który można zrzemnąć się i nawieść, jeśli tu byłaby osoba jeszcze romantycznie zainteresowana Dominiką, to oczywiście można byłoby tu jeszcze bara-bara. A więc taki krzaczor fajny, który jest go dużo w wielu miejscach, a przejście tutaj jest. Przejście do klifów, najpierw tu sobie podejdziemy. Chodź tu, Dominika, przejście za klifa, do klifów jest za największą parcelą, tą parcelą właśnie na takim podwyższeniu. Więc tam jest przejście do klifów, tam gdzie za chwilę pójdziemy. Tu też, o, tutaj obok też jest ten krzak, tu jest mnóstwo tych krzaków, wspaniałych krzaków, którym się zachwycają wszyscy youtuberzy, więc mnóstwo krzaczorów. O, Dominika już idzie i za chwilę przeniesiemy się do klifu. Tylko Dominika musi tam podejść. I przechodzimy. Tak naprawdę nie trzeba wykonać niczego, tylko kliknąć i się od razu tam przechodzi, tylko trzeba kliknąć OK i idziemy. I jesteśmy na klifach. Tu jest, znowu jest krzak, cudowny krzak. Tu oczywiście na wstępie na klifach mamy ognisko. Tu jest ognicho. Tu jest kolejny krzak. Znowu ten krzak. I oczywiście basen naturalny. Basen ala naturalny. Sobie też skoczymy, może tym razem na bombę. Niech skoczy sobie Dominika. I tu w oddali czasami można dostrzec potwora morskiego, potwora o imieniu Emily. Więc będziemy trochę się też wpatrywać tam, czy tu gdzieś nie płynie Emily. Jeszcze jej nigdy nie widziałam. Widziałam ją jedynie w zwiastunach, ale sama jej jeszcze nigdy nie widziałam. Mam nadzieję, że nam się tutaj pojawi na tym nagraniu. O, tutaj możecie zobaczyć, jak Dominika skakała na główkę. Niech sobie pływa w basenie. A wiesz co? Ja niech nie pływa już nago. Ach, odpuścimy jej to. Przyspieszymy trochę czasu. Popatrzymy sobie, czy nam gdzieś tam Emily gdzieś się nie pojawia. Mam nadzieję, że nam się pojawi, ale no niestety nie mam na nią wpływu. No, niestety. Może się nie pojawić. Może się nie pojawić. Chociaż bardzo bym chciała, żeby się nam pojawiła na tym nagraniu. Trochę wymęczymy Dominikę, niech nam trochę tutaj popływa. No dobra, ja spauzuję, żeby nie było, że jak oglądamy, to tutaj się pojawia nam Emily. To tutaj widzicie, to te klify są wbudowane trochę takie, trochę ruiny, takie ruiny jakby jakimś, po jakimś zamku, czy coś. Da mi się to zobaczyć. O, zobaczcie, tutaj są takie ruiny, ruiny jakiegoś zamku. Tutaj przyszli graficiarze, sobie pomalowali, jakieś graffiti namalowali. To jest taka miejscowa, cool miejscowa. Po prostu taka, a fajna miejscówka, naprawdę fajna miejscówka. No ja chciałabym zobaczyć Emily, no dajcie mi Emily. Chyba niestety nie będzie mi dane jej zobaczyć.
Mówię, niestety, niestety. No cóż, chyba nie da rady. Jeszcze kilka minut się popatrzymy tutaj. Może akurat, może się uda. Jeszcze chwileczkę, niech się jeszcze wymęczy trochę Dominika. Ale nie wydaje mi się, żeby Emily nam się chciała pokazać dzisiaj. No cóż, piszcie w komentarzach, czy wam się kiedyś udało zobaczyć Emily. Po prostu na klifach ją podobno można dostrzec. Ale ja jeszcze jej nie widziałam. Mówię, niestety nie udało się. No, widzę, że Dominika jest zmęczona, trzeba będzie nią wracać do domu. No, niestety to też chyba uczynimy, bo się Emily nie chce niestety nam pokazać. No, niestety. Ona poszła już nawet spać. No niestety. Wracamy do domu. Emily się nie chce pokazać. Wracaj do domu. Ja się tu już pogapię tę wodę, ale no niestety. Nie. Nie ma Emily. Nie dla nas Emily. Niestety. Nie chce nam się tu pokazać. No niestety. Niestety. Nie mam tyle szczęścia, by się nam pokazała, no. Niestety nie zobaczycie jej, ale wy może ją kiedyś wypatrzycie. Może mnie też kiedyś się uda, ale to może kiedyś. Tak naprawdę, może kiedyś się uda ją wam zobaczyć. No dzisiaj to na pewno się nie udało. No dobrze, ja w międzyczasie podmieniłam nam kuzyneczki. Teraz druga kuzyneczka nas oprowadzi po pozostałych dwóch okolicach. Niestety Dominika była strasznie zmęczona, a więc jej czas przewodniczki się już na dzisiaj zakończył. Damy jej teraz sobie trochę odpocząć. A teraz nas druga kuzyneczka oprowadzi po dwóch pozostałych okolicach. Ona jest wypoczęta i ma dużo czasu. I zaczniemy od zwiedzania tej okolicy i przejdziemy do baru. No dobrze, jesteśmy w barze. Najpierw rozpoczniemy od pokazania wam tej dzielnicy. Tej dzielnicy, którą ja będę trochę nazywała takim starym rynkiem, gdyż ona tak mi się trochę kojarzy z takimi starymi rynkami. Tutaj widzicie takie domki też, ale takimi. To jest ala stary rynek, ale takie, wiecie, to budownictwo, to szczególnie te pokrycia domów tak wyglądają, jakby to było takie. Dla mnie to jakby to było takie miasteczko austriackie, coś takiego w górach, takie małe miasteczko. Tak mi się trochę kojarzy. Nie wiem, jak się wam kojarzy, ale mnie trochę się troszeczkę z Austrią kojarzy. No, takie cudne wyjdziecie. Cudny ryneczek. O, zobaczcie, to jest pomnik jeszcze jakiegoś Sima, pewnie założyciela tego miasta. I te stare latarnie. Tu zobaczcie, fajnie. Można sobie pograć w szachy i jednocześnie jest też trawnik ułożony a la szachy. To jest po prostu coś cudownego, coś fajnego. Uroczego, tu są też parcele mieszkalne. No fajnie, tu jest też kolejna parcela, też. Nie wiem, czy to nie jest też biblioteka? Nie, to jest. O, prowadź rodzinę. To jest chyba jakieś mieszkanie. No właśnie, nie wiem, czy to jest mieszkanie, czy to jest biblioteka, czy co to jest, ale na pewno coś tu jest, widzicie. I tajemnicze przejście. To jest przejście do prastarych ruin, które sobie później wykorzystamy. Jak oczywiście się pokażę wam najpierw ten cudowny bar. Fajny bar, według mnie najfajniejszy bar, najfajniejsza według mnie parcela tej okolicy, gdyż ona jest według mnie trochę taka nudnawa, troszeczkę. Ten bar jest tutaj najfajniejszy. Klub, który tutaj jest, nie jest aż tak fajny, ale ten bar jest fajny. Ten bar jest fajny i kilka nowych rzeczy, które można robić w barze. Rzutki. Fajne rzutki. Piłkarzyki. Stolik do niebuciulamy. Super. Bary w ogóle zostały odświeżone. Zobaczmy, co mamy. Na górze są tylko łazienki, ale bary zostały w ogóle odświeżone. Zobaczmy sobie, niech sobie pogra w niebuciulamy. Niebuciulamy. Zobaczcie, jak to się gra. A w ogóle najfajniejsze w barach jest to, że jest coś takiego jak, że są drinki po niższej cenie zawsze w okolicach wieczora. Teraz tego nie widzimy, bo jest akurat rano i tu nikogo nie ma. Kto przychodzi do baru z rana, jak nie, tylko my. Ale są też właśnie drinki po obniżonej cenie. A wieczorami w ogóle później są tematyczne wieczorki. A więc wieczorki tematyczne. Widziałam do tej pory wieczorek dla duchów.
wieczorek dla rycerzy, wieczorek dla pań, wieczorek dla osoby przebrane, słyszałam o takim wieczorku, o osoby przebrane w strój niedźwiedzia, a więc są różne wieczorki tematyczne, najróżniejsze. Są bardzo fajne, gdyż tam są też specjalne drinki, a więc fajnie bary zostały, naprawdę fajnie zostały w ogóle odświeżone. Można zamówić jedzenie. Widzicie, ile różnego jedzenia można zamówić? Super. Zamów drinki. Oczywiście ulubionego drinka można zamówić. To, co pokazywałam ostatnio w Legacy Challenge. Można zamówić ulubionego drinka. Coś wspaniałego. I oczywiście mnóstwo różnych. Zobaczcie, te są nowe drinki. Jakieś różne, fajne nowe drinki. To już są stare, ale przyszły różne nowe drinki. Fajnie. Coś nowego. Coś fajnego. Jestem jak najbardziej za. W ogóle bary, jak wcześniej, tak naprawdę niczym się nie wyróżniały. Były nudne tak naprawdę. No to teraz zostało coś fajnego. Nowe te gry barowe są wspaniałe, fajne. Pokażę wam za chwilę rzutki. Więc rzutki. Teraz widzieliście już nie budź lamy. O, jest trochę spięta z czego? Lama prawie upadła. O, granie w nie budź lamę. Ale to nic. Rzutki. Cudne rzutki. Fajne rzutki, fajna gra barowa. O, widzicie, teraz będzie rzucała pierwszy raz. Czy trafi, czy nie trafi? Mogą nie trafić. Gdzieś ty trafiłaś. Tu gdzieś trafiłaś? O, to ładnie trafiłaś. O, tak się będziemy przyglądać, bo tak ładnie wszystko widać. O, trafiłaś. Cudnie trafiasz. Naprawdę dobrze trafiasz. No, nieźle ci poszło. Nie upuściłaś żadnej strzałki, no. Nieźle ci poszło. O! Zapeszyłam, teraz upuściłaś strzałkę. Więc bary mi się naprawdę podobają. W szczególności ten bar, bo ma wiele różnych gier barowych. Naprawdę jest bardzo fajny. Jeszcze jest drugi bar, którego już wam dzisiaj nie będę pokazywać, ale on jest w tym kolejnym otoczeniu, którego wam jeszcze nie pokazywałam. Ale ten bar jest naprawdę fajny. Został ten bar odnowiony. Super. Po prostu super. Coś takiego mi się podoba. Bary naprawdę dostały mocnego kopniaka w tym dodatku i to jest naprawdę fajne. O! Wiesz co, to już nie graj w te rzutki. Teraz sobie pójdziemy do prastarych ruin. O, prawie bym o nich zapomniała. Prastare ruiny. Gdzie tu było to przejście? Ja się zaraz odnajdę. O, tu. Idziemy do prastarych ruin. Oj! Muszę bliżej podejść. O nie, jest. Jedziemy. I jesteśmy w prastarych ruinach. W prastarych ruinach, które najlepiej zwiedzać podczas imprezy. No ale cóż. Obejdziemy się bez tego. Nie, bo podczas imprezy to tak naprawdę tutaj jest stoisko takie barowe, tu jest DJ i tu jest parking. Tyle. Tyle jeśli chodzi o imprezę. Są też różne światła, lasery. To już widzieliście na wielu zwiastunach, jak to się odbywa, jak to wszystko widać. O, tu kolejny krzak. Tak, fajny krzak. Fajnie jest, jest super. To są oczywiście prastare ruiny, które za dnia niczym się nie wyróżniają, absolutnie niczym. Tu jest drugi poziom tych prastarych ruin. I tak naprawdę tyle, tyle w tych prastarych ruinach. Więcej nic nie ma. Nudy, napudy i tak naprawdę nawet potwora morskiego tutaj nie można wyglądać. No, tak naprawdę to są prastare ruiny. Może na koniec odcinka, jak będziecie bardzo chcieli, to napiszcie pod tym odcinkiem, to w następnym odcinku. Zrobimy tutaj też imprezy tam. Stworzymy własny klub i tutaj damy spotkanie klubu. Więc imprezę klubową zrobimy tutaj. Jeśli bardzo chcecie zobaczyć prastare ruiny podczas imprezy, to dajcie znać w komentarzach. To na pewno w następnym odcinku Info Simsów taka impreza się pojawi. A więc jeśli chcecie zobaczyć imprezę, to piszcie w komentarzach. No dobrze. I przejdziemy, pamiętajcie o tych komentarzach, jeśli chcecie zobaczyć imprezę w starych ruinach. A teraz przejdziemy się do ostatniego otoczenia. Tutaj tak naprawdę jest bar i kilka rezydencji mieszkalnych. Ja myślę w takim razie, że pokażę wam jednak ten bar, bo tutaj i z niego później pójdziemy do posiadłości Wądacz. No i jesteśmy w tym barze. Czyli ten bar jest taki tak naprawdę prosty. Tu też jest nie budź lamy, tu też są piłkarzyki. Nie widzę rzutek. Rzutek chyba tu jedynie nie ma.
Ale to jest tak naprawdę taki prosty Bart. Oczywiście też są wieczorki tematyczne, nie bójcie się. Ale zamiast przeglądać bar, to my przeglądniemy na pauzie oczywiście tę cudną okolicę. Więc widzicie, tu jest też taki parczak. Tu jak się pojedzie, w szczególności od tej strony jak się spojrzy, jest mostek nad rzeczką. Ten mostek i w ogóle cała ta sielskość tutaj, tego wszystkiego, to mnie się kojarzy z Anglią. Naprawdę taką sielankową Anglią. Naprawdę tak mi się kojarzy to otoczenie. Naprawdę fajnie mi się kojarzy. Naprawdę tu fajnie. Zobaczcie te widoczki. Te widoczki tutaj naprawdę. Po prostu sielska, fajna atmosfera. Naprawdę ładna. Naprawdę, naprawdę ładnie. Idziemy na drugą stronę rzeczki. Te wodospady. Te tutaj stawy. No zobaczcie, jakie to jest piękne. Wiatraki w tle. Naprawdę. Nie wiem, z której strony, ale gdzieś z której strony można wyboczyć, zobaczyć na zboczu gdzieś owieczki. Naprawdę fajnie. Fajna okolica mieszkalna. Naprawdę fajna. No, i taka trochę mi się kojarzy z Anglią. Piszcie, może Wam się kojarzy trochę inaczej. Mnie się właśnie tak kojarzy. Naprawdę fajna, sielska. O. Nie, naprawdę, to mi się kojarzy z Anglią. Naprawdę, nawet trochę takie budownictwo jest. Ale angielskie, ale takie wiktoriańskie. Fajnie, 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 fajnie. I tutaj jest przejście do posiadłości Von Dutch przez tę bramę. I sobie teraz tutaj też ty masz na imię Anna. Anna podejdzie. Zobaczycie sobie. Fajna, sielska okolica. I tak naprawdę pokazując to takie to, że można zrobić dodatek czy miasto, które wygląda inaczej. Inaczej niż Oaza Zdrój, inaczej niż Wierzbowa Zatoczka. Fajnie te samochodziki. Zobaczcie, samochody są zupełnie inne niż jeżdżące te po Oazie Zdrój czy po Wierzbowej Zatoczce. Fajnie. Fajnie na to się patrzy. Fajnie to wygląda. Za to cenię też ten dodatek. To miasto naprawdę wygląda inaczej. Tutaj każda okolica wygląda inaczej. To jest każda okolica jest inna, żywa, inna. Fajnie, fajnie naprawdę zrobione. Naprawdę dla mnie bardzo fajnie zrobione. Bardzo fajnie zrobione miasto. Te krzaki, te baseny naturalne. Te skocznie do basenu. Naprawdę fajnie dopracowane. To naprawdę kocham też ten dodatek za to, co można robić w tych barach. Tak naprawdę bary to są nowe, fajne miejsce do spotkań. Naprawdę nowe, fajne miejsce, które po prostu można iść naszymi simami i na przykład iść szukać drugiej połówki. Na przykład to się często będzie zdarzało w Legacy Challenge. Bardzo fajne miejsce, by się po prostu wybrać tam i szukać drugiej połówki. Więc bardzo fajnie to wszystko wygląda i po prostu jak to wszystko wygląda. Ale teraz idźmy do ogrodów pałacowych. I jesteśmy już na naszym ostatnim przystanku w tym dodatku. W tym przeglądzie posiadłość Von Dutch. Oczywiście pokażemy ją w całej krasie. Posiadłość, fajnie zrobiona posiadłość, ale trochę taka posiadłość, taka powiem bardziej z Ameryki, ale jest nadal fajnie. To jest, widzicie, posiadłość ogrodzone, wszystko. Jakby to było takie swoiste muzeum. Nawet tam nam na górę, wyżej nie można wejść, zobaczcie, wszystko odgrodzone. Tylko możemy sobie popatrzeć. I tutaj nawet nam wejść nie można, bo tutaj jest już wszystko zabramkowane. Nie da się tam dalej wejść. Fajnie zrobione. Ja tutaj puszczę czas. Zobaczcie, tu jest zegar słoneczny. Fajnie zrobione. Miejsce, gdzie można sobie posiedzieć. Kolejna rzeźba. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. A nie przyszliśmy do tego, co najważniejsze. Ogród pałacowy. Taki trochę, ale ogrody pałacowe, nie wiem, w Anglii te ogrody pałac Buckingham, no. I to w szczególności, takie trochę, nie no, cudnie, cudnie, pięknie to wszystko wygląda tutaj, zobaczmy dalej, po prostu idealne, sielankowe miejsce, tu, nie, tu, bo się za bardzo, za daleko poszłam, tu jest taka altana swoista, altana, gdzie można sobie, widzicie, posiedzieć, są nawet szachy, można sobie pograć, a widzę, że Anna wybrała się na krążenie po labiryncie. Tu jest też sztaluga. Ale chciałam Wam pokazać coś jeszcze, zanim ten labirynt. Tu jest piękny łuk. Widzicie tutaj ślub. Po prostu piękny ślub, pięknej scenerii. Podobno jak pary biorą tu ślub, to duchy z tego
tej posiadłości. Tutaj zaczynają grać na pianinie. Cieszą się duchy, które nawiedzają. O, widzicie, macie tutaj ducha Bernarda, który nawiedza ten dom, który po prostu mieszka w tym domu. I tu macie labirynt, o którym już wspominałam. I można się zacząć szwendać po tym labiryncie, klikając tutaj na ślimaka i dając krąż po labiryncie. On jest przy każdym wejściu, ten ślimak. Widzicie? Tu można wyjść na taką fajną fontannę. Super ta fontanna. Fajnie. Tutaj na środku jest też miejsce, gdzie posiedzi. Tak naprawdę miejsce, jak się znajdzie je. Tutaj kolejny ślimak, widzicie? Ale tutaj tu prowadzi do ogrodu. Ogrodu właśnie pani, która właśnie nawiedza ten dom. Ona tutaj dba o ten ogród. Widzicie? Ta altana, którą też wam pokazywałam, to też jest obiekt. To jest całość. To jest nowy obiekt. Te z parasolką. Fajnie się... W ogóle kocham dużo obiektów, które właśnie dodano w tym dodatku. Naprawdę to z parasolką, ten stoliczek, ja się cieszę z niego naprawdę bardzo, gdyż ja nie mam pakietu akcesoriów Perfekcyjne Patio i mnie tego naprawdę brakowało i takich mebli, które wyglądają na meble ogrodowe. To jest wspaniałe, co ten dodatek nam tutaj przyniósł. A zobaczmy, jak się Anna szwenda po tym w ogóle labiryncie. Jest też cały klub, który lubi się szwendać po labiryncie. Zobaczcie, ona się teraz zastanawia, którą stronę bym poszła? O, może w tę. I za chwilę pójdzie sobie w jakąś stronę. Idziesz dalej? Pewno pójdziesz. Więc fajny dodatek ze względu na Windenburg. Windenburg jest cudny, to co zrobiono z barami jest cudne. Kluby nocne są cudne. O, widzicie, duch, 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 duch. Duch pani Mimoza. O, Mimoza. Fajnie, ona za chwilę nam coś tam tutaj coci chyba. Ale fajny dodatek. Kluby fajnie zrobione. Imprezy klubowe, chodzenie do klubu. Cudne. Cudne to, co się dzieje z klubami. Jest naprawdę cudne. Ten taniec, to jak DJ wpływa na ciebie. Fajne. Bardzo fajne. Bardzo, bardzo fajne. On zaraz tutaj pani tutaj coś krzyczy. O nie, 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 nie. My się nie damy. No, ale naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. My tutaj sobie może opowiemy śmieszną historię, ale no, naprawdę bardzo fajny dodatek. Naprawdę, w szczególności Windenburg. Bardzo, bardzo ładny Windenburg. Mnie się naprawdę bardzo podoba. Jest tu tyle fajnych miejsc. Te kluby nocne, te kawiarnie, te bary, ten nowy basen. Bardzo, bardzo fajne. Mnie się to bardzo podoba. Absolutnie mnie się to bardzo podoba. Jestem zakochana w Windenburgu. Po prostu to jest miejsce naprawdę, do którego moi simowie na pewno będą chodzić. Nawet jeśli nie będą uczestniczyć w zajęciach klubowych, to na pewno w Windenburgu będą się świetnie bawić. Będą chodzić do tych klubów nocnych, do tych barów i będą się tam naprawdę na pewno świetnie bawić. I te wszystkie nowe obiekty, które dodano, też naprawdę są bardzo fajne. Mówię. Bardzo, bardzo fajne. Mnie się podobają. Naprawdę mnie się podobają te wszystkie nowe obiekty, które pokazywałam wam w poprzednim odcinku, naprawdę dopełniają ten dodatek i naprawdę dodają takiego pazura mu. No, tak naprawdę no, są fajne. Dla mnie są fajne, dla mnie są dobrze przemyślane, dobrze dobrane i w ogóle podobają mi się ciuchy, jakie doszły dla mężczyzn. Po prostu to jest coś fajnego, że tyle fajnych ubrań, które właśnie też pokazywałam w poprzednim odcinku, są bardzo fajne. Wiele fajnych ubrań doszło dla mężczyzn. Naprawdę bardzo mi się to podoba. U kobiet może nie aż tak bardzo, ale u mężczyzn naprawdę bardzo. To jest naprawdę powód do dumy, powód do uciechy, gdyż mężczyźni zawsze zostawali gdzieś z boku pod względem ubrań, a tu naprawdę dodano im fajne ubrania. I to mnie naprawdę cieszy i to sprawia, że ten dodatek oprócz klubów jest wart kupienia, jak dla mnie, może nie dla was. Ja się cieszę, w szczególności z Windenburga, który jest cudny. Ja byłam sceptycznie nastawiona do tego dodatku przed jego premierą, ale po zobaczeniu, jak piękny może być Windenburg, jak to pięknie wszystko może działać, jestem szczęśliwa. A i z klubów można się ucieszyć. Można nimi fajnie majstrować.
co Wam pokażę w następnym odcinku, który mam nadzieję zobaczycie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie po sobie ślad, jakiś komentarz, jakąś łapkę. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to na pewno to zróbcie. Na pewno będzie warto, na pewno nie pożałujecie. Przypominam, następny odcinek InfoSins w piątek, oczywiście każdy wtorek i w każdą sobotę odcinek z Legacy Challenge. A więc do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!